W naszym liceum realizujemy bogatą ofertę różnych możliwości realizacji projektów edukacyjnych, projektów naukowych, innowacji pedagogicznych i właśnie chciałybyśmy, ja i Kasia, chciałybyśmy Wam opowiedzieć o tych projektach. Ja opowiem o tym, co już się zdarzyło, co realizujemy i co będziemy również kontynuować. A Kasia opowie o tym, co planujemy, co w planach w zasadzie. I pierwszy taki właściwie sztandarowy projekt, który realizujemy ja wraz z moimi uczniami od wielu, wielu lat, to jest Sejm Dzieci i Młodzieży. I co roku nasi uczniowie uzyskują mandaty młodego posła. W ostatnim Sejmie młodego posła znalazło się aż 10 uczniów naszej szkoły. Czyli wszystkie 5 zespołów, które wystartowały w projekcie, wszystkie uzyskały mandat młodego posła i później w czerwcu uczniowie brali udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Inny taki projekt bardzo ciekawy to jest Akademia Młodego Prawnika i to jest taki autorski projekt w naszej szkole, który jest realizowany. Polega on generalnie w skrócie mówiąc na tym, że uczniowie spotykają się, mają możliwość spotykania się i posłuchania o tym, jak wygląda praca prawnika z punktu widzenia różnych specjalizacji, z punktu widzenia różnych zawodów prawniczych, adwokata, prokuratora, radcy prawnego czy sędziego. Innym takim ciekawym, który realizujemy z Klubem Jagiellońskim z Krakowa, jest Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, a więc patriotyzm w nowoczesnym wydaniu. Coś fantastycznego, świetna zabawa, ale mnóstwo doświadczeń, jakie mogą zdobyć uczniowie, którzy w tym projekcie biorą udział. Kilka edycji mamy już za sobą. Efektem jednej z nich są róże posadzone przed wejściem do naszej szkoły w biało-czerwonym kolorze. To był taki projekt, który realizowaliśmy w stulecie odzyskania niepodległości. I to, co jeśli chodzi o innowacje, to chciałabym tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na przedmiot, który od kilku lat jest realizowany, jest jednym z przedmiotów szkolnych. Przedmiot, który się nazywa Podstawy wiedzy o państwie i prawie oraz Unii Europejskiej. Czyli podejmujemy na tym przedmiocie różne zagadnienia ważne z punktu widzenia funkcjonowania w państwie, ale także z punktu widzenia prawa. No i jest tam też również pakiet wiedzy na temat Unii Europejskiej. Ten przedmiot jest w wymiarze, trwa jeden rok, jedna godzina w tygodniu. To jest jakby taki najważniejszy element, ale także chciałabym wspomnieć, że na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami. Współpracujemy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Współpracujemy z naszym sądem rejonowym, z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, gdzie uczniowie co roku uczestniczą i to z sukcesami w konkursach przedmiotowych. Także jeżeli tylko ktoś chce się rozwijać bardziej niż tylko standardowo, korzystając z lekcji, to naprawdę jest bogata oferta możliwości, z których tylko korzystać. I do tego Was bardzo gorąco zachęcam. Oddaję głos Kasi. Tak, dziękuję. Aneta powiedziała o kilku takich projektach, które są realizowane raczej na stałe. Natomiast chciałabym też podkreślić, że nasza szkoła jest też bardzo, bardzo otwarta na rozmaite propozycje projektów, które napływają do nas w ciągu roku szkolnego i na propozycje projektów, które z inicjatywy samych uczniów. W tym roku na przykład realizujemy taki projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Uniwersytetem SWPS. Projekt nazywa się Młodzi w Akcji Plus i w ramach niego uczennice klas pierwszych zorganizowały chociażby ostatnio spotkanie z dziennikarką, reporterką Justyną Suchecką, autorką książki Young Power, czyli 30 historii o tym, jak młodzi ludzie zmieniają świat. Spotkaliśmy się z nią i z bohaterem jej książki. Mieliśmy okazję z nimi porozmawiać o tym, co daje młodym ludziom motywację do pracy. Dziewczyny mają też zamiar zorganizować zbiórkę na rzecz Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. Mamy też zamiar zorganizować wymianę ze szkołą polską polonijną na Litwie. Mm-hmm. To wszystko w ramach projektu Młodzi w Akcji Plus. Mm-hmm.
Jeszcze chyba warto wspomnieć o tym, że współpracujemy, jakby ten że tak powiem, ta przestrzeń naukowa, humanistyczno-prawna, współpracujemy również z uczelniami wyższymi i tutaj należy wymienić przede wszystkim Uniwersytet Wrocławski, ale też prężnie rozwijająca się współpraca z Uniwersytetem Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. I nasi uczniowie korzystają z tych możliwości, jakie stwarza Uniwersytet. Teraz jesteśmy właśnie w okresie pandemii, ale to nie przeszkadza, żeby uczniowie nasi właśnie korzystali z tej oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, różnych wykładów, konferencji, prelekcji, właśnie które oferuje nam Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, chociażby kółko prawnicze, czy na przykład kółko dotyczące pokazania, jak wygląda życie publiczne, ale też uczniowie korzystają z wykładów ostatnio, właśnie z wykładów, które dotyczą praw człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu. Także szeroki wachlarz możliwości korzystania z tego, jak korzystania z możliwości, aby właśnie się rozwijać, aby dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko z podręczników szkolnych. Chciałabym jeszcze dodać, że nasza szkoła planuje zorganizowanie w przyszłym roku dodatkowych form aktywności dla naszych uczniów. Takimi formami będą chociażby koło teatralne, czy też koło dziennikarskie, dla klasy humanistycznej specjalnie zorganizowane zajęcia z kreatywnego redagowania tekstów, zajęcia, które mają dać bardzo przydatną umiejętność nie tylko na maturze pisania tekstu, zmagania się z materią swojego języka, ale również jest to umiejętność przydatna na współczesnym rynku. Copywriting to jest coś, co jest dzisiaj bardzo, bardzo mocno pożądane. Więc zapraszamy. I zachęcamy.